Jest środa, 16 marca. Wyobraź sobie, że jesteś w drodze wraz z Jezusem i Jego uczniami. Stań się uczestnikiem tego, co się tam wydarzyło. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Pan Jezus zapowiada uczniom swoją mękę. Nie takie było ich wyobrażenie o Królestwie Bożym. Nie tak wyobrażali sobie rządy i chwałę Jezusa. Dla uczniów, ale także dla Żydów w tamtym czasie, Królestwo Boże miało być czymś ziemskim, gdzie pod rządami Mesjasza naród miał dostępować chwały. Pragnienie chwały i władzy jest czymś, co grozi i nam. Co stanowi dla ciebie pokusę władzy, pokusę poszukiwania własnej chwały?
Jezus w Ewangelii ukazuje inną logikę. Logikę służby w braterstwie. Królestwo Boże może być miejscem, wspólnotą ludzi, żyjących na sposób służby. Mamy być tymi, którzy bez względu na piastowane urzędy czy godność potrafią z szacunkiem podejść do drugiej osoby, by jej służyć. W jaki sposób możesz zadbać o to, by służba stała się także stałą podstawą twojego życia? Źródłem naszego braterstwa jest osoba Jezusa Chrystusa, który sam pokazał, czym jest służba potrzebującym. Czym jest oddanie życia za innych? Czym jest pomoc tym, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że tej pomocy potrzebują? Ile jest w tobie bezinteresowności? W jaki sposób rozwijasz w sobie bezinteresowność? Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Spróbuj poprosić Jezusa, by udzielił ci łaski bycia dla innych, tworzenia wokół siebie,
w swoim otoczeniu, wspólnoty braterskiej służby. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.